Dzień dobry. Żatec. Będziecie tworzyć żateckie piwo? Dobra, na czym my to skończyliśmy ostatnio? Mamy syna, który jest naszym następcą, dobrze. Czyli mamy następcę. Czy musimy jeszcze kogoś wydziedziczyć? No, mamy ograniczoną władzę korony, dobrze. Nie musimy nikogo wydziedziczać. Tyle dobrze. Czyli mój pierworodny, który go wydaliśmy za mąż za karlicę, żeby było śmiesznie, już nie jest w drodze do tronu. Książę Bartysz, któremu mamy nadać Polskę, też nie jest w drodze do tronu. Okej. Okay. Będziemy odbierać ziemię Małopolsce, tak? Na tym się chcieliśmy w sumie skupić. Go kogoś uwięzić? Czemu by nie? Ty nie jesteś wasalem, to możesz wyjść. Reszta zostaje w pierdlu. Nie udało nam się jej uwięzić. No cóż, mówi się trudno i płynie się dalej. Mamy dodatkowy punkt z zarządzania. O, idziemy w zarządce, widzę. Sympatyczny, co? Opinia bezpośredniego wasala i opinia seniora. Okej. Czyli wszyscy wasalowie mają plus 20 do opinii. Dodatkowo. I w miarę nas kochają, z tego co widzę. Więc nie powinniśmy mieć jakichś problemów. Kultura norweska praktycznie przestała istnieć. Duńska się jeszcze trzyma. Anglosaska zaczyna być nawracana na szwedzką. Nawet w Szkocji zaczynają być... O, może nie tyle... O, Szwedami, ale nordycko, więc ona jest naszą grupą kulturową, jakby nie było. Z niej się wywodzi nasza kultura. Mamy całkiem niezłego Rick Goody. Kolejną mogę uwięzić. Grzeszna. Goody. O, dało się. Piknie. Chcesz się wykupić? Zostaje 30 zł. Dajesz. Podatek od wykupienia się. Ile my mamy lat? 40? Coś tam powinniśmy jeszcze... pożyć. Jesteśmy otyli. Czy my próbujemy... Teraz zyskałem otyłość, to fakt. Okej. Powinienem mieć tutaj opcję zrzuć wagę albo coś w tym deseń. Nie mamy medyka. Znajdźmy medyka. Okej. Kraków już jest mój. Znaczy moim roszczeniem. Teraz fabryki roszczenie dalej na Sandomierz. Ile to zajmie? 4 lata? Jesus. Wow, początkująca medyczka, zielarka i mędrczyni, ale ma 50 lat.
No dobra. Dostajesz tą robotę. Masz 21 nauki. Powinnaś się sprawować całkiem nieźle. Jakby się udało ciężką karę z otyłości zbić. Nie przewinić Jana tragedia. O! Małżonka, znaczy ta zaręczona mojego syna zginęła podczas oblężenia. No cóż. Musimy ci znaleźć nową narzeczoną. Dziedziczne cechy poproszę. Wszystkie. I według wieku ich posegregujmy. Szukamy jakiejś bystrej osoby, ale nie jednoletniej. Jak tak ma już z 10 lat przynajmniej. Jej, jest i bystra dziesięcioletka. Gdzie mieli sojusz z jakimś hrabstwem. Jest 14-letnia inteligentka. Okej, będzie rok starsza od ciebie, ale ma drugi poziom inteligencji. Okej. Dajesz. Są spokrewnieni? Fuck! Okej, interesting. No to ta dziesięciolatka w takim razie. Ingrid. Oni nie są spokrewnieni. No. Będziesz musiał 3 lata na nią poczekać, no cóż. No i on był... Ona była dzieckiem mojego wasala, no cóż. Ty idziesz w zarządce. Czy chcesz być towarzyski? Dyplomacja. Chciwy. Albo zmysłowy. Chciwość da mu więcej pieniędzy, ale to nie tak, że my potrzebujemy więcej pieniędzy. Zarabiamy 20 zł miesięcznie. I on, będąc zarządcą, nie będzie miał dobry bonus do pieniędzy. Jest bezduszny z jakiegoś powodu i gniewny. What the fuck? No, dajmy ci towarzyski w takim razie. Nieustraszony nikczemnik, bo... What the fuck? Nieustraszony nikczemnik, tak. Moja córka może zyskać o mnie opinię, albo stracić o mnie opinię. No bo ja mogę zyskać bonus plus 1 do wszystkiego. Dawaj! Nowe akwizycje. Podczas codziennego zarządzania moim państwem dowiedziałem się o kilku różnych możliwościach, które mogę wykorzystać. Każda z tych możliwości ma wielki potencjał, ale realistycznie rzecz biorąc mogę wykorzystać tylko jedną z nich. Okej. Słyszałem plotki o zaginionym tomie, albo hrabia Regnar mógłby skorzystać z pomocy w zarządzaniu. Albo 500 zł. Zyskajmy plus 2 do zarządzania. No bo plus 1 do zarządzania. Nice, plus 2. Mojemu wasalowi udało się uciec z więzienia.
Najlepsze jest to, czym się różnią te godła. Te się różni od tego, że ten ma tak jakby skrzydła połączone jakimś łańcuszkiem, a ten jest po prostu skierowany w drugą stronę. Okej, mogę wrzucać się śnieżkami z moją córką. Poddać się, w sensie udać, że przegrałem i polepszymy relacje jeszcze bardziej. Po prostu poprawmy relacje z córką, czemu nie? Czy ja mogę coś rozbudować? To jest pytanie, gdziekolwiek. Nie wygląda na to. Więc chomikujemy pieniądze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 20 lat jeszcze robienia claimów? Jesus. Przynajmniej 20 lat. Schudni. Spróbujmy schudnąć. Kolejnemu wasalowi się udało uciec. Skoro im się udało uciec, to ja powinien mieć znowu tego możliwość zaaresztowania ich, no ale... Mogę walczyć z księciem Ousnufem. 12-9, a ja? 7-14, ale jestem pijakiem. Więc raczej ciężko będzie wygrać pojedynek. Właśnie, czy ty już jesteś Polakiem? Nie, to cię uczy? Uczy cię Polak, więc powinieneś niedługo zmienić swoją kulturę na polską. Estonia, widzę, ma jakieś problemy. A już się zmienił? I wychodzą kazirodcze geny. Straciłem otyłość, dobrze, ale nie przestajemy chudnięcia, bo wcale nie jestem taki chudy. Zajęczeni mogą wziąć ślub. Mój pierwszy syn. Okej. Okay. Matrilinealnie, więc jego dzieci, które będą chuderwawe i karłami, nie będą naszej dynastii. Brawo wy. Kolejną burmistrzynię mogę uwięzić, nie udało się. Dopowiedziano wojnę. Armia Normanów chce księstwo Mercii. Oni wszyscy chcą księstwo Mercii, do jasnej ciasnej. Gdzie się pojawiła ta jego armia? Tu? Siema. How about no? Gdzie tu mam najbliższy punkt zborny? Przepraszam bardzo, a gdzie są moi?
wyszkoleni żołnierze. Nowe srebrne monety. Każde hrabstwo w moim cesarstwie zyskuje przyrost developmentu albo 350 prestiżu. Obleź monety tanim niklem. I będziemy musieli wybrać się na polowanie. W przyszłym roku. Halo, gdzie są moje... Czemu są sami poborowi? Gdzie jest moje wojsko? Czemu nie mogę ich powołać? Czy ja mam gdzieś powołane wojsko? Aha, rzeczywiście mam. Nie wiem, co my tu robimy. Chodźmy ich skopać w takim razie. Nawet nie zajarzyłem, że mam wojsko powołane. Ale 16 tysięcy powinno wygrać z 9 tysiącami, nie? Jaki tu jest dowódca? Opinia radnego plus 20, pięknie. Wszystko poszło. Zyskałem religijność. Proszę, wygrałem dla ciebie tą wojnę. O, przyjaciółka zmniejszyła mój poziom stresu. Nice. No, kończ tą wojnę. Zawsze jesteś przy mnie, mam nadzieję, że wiesz, że jestem ci za to wdzięczny. Mój syn i dziedzic Bengt. Piękne imię. Zdobyłem mojego słabego haka, albo zbliżam się do nawiązania z nim przyjaźni. No wiesz, my przyjaźń z naszym synem. Może nie będzie próbował mnie zamordować. Okej, dziedzic dorósł. Teraz 3 lata musi poczekać na swoją wybrankę serca. Znaczy moją wybrankę serca dla niego. W sumie ja mu mogę po prostu wziąć 20 tyranii, bo wszyscy wasalowie mnie kochają i w ten sposób nadać tę ziemię jemu.
Dobra, to wiesz co, ty lecz nawracaj dalej. Już Polska praktycznie jest nawrócona na Asatru. Dokończmy może nawracać tutaj. Ile lat ma Bardysz? 14, ok. Sekret ujawniony. Pomniejszy król armii Normanów wysunął oskarżenia, z których wynika, że mój wasal i jego kochanka mieli pozamałżeński romans. Ok. Witaj w pierdlu, wasalu. Już w nim pozostaniesz. No tak długo, aż z niego nie uciekniesz. Nasza dynastia jest powszechnie znana, czyli poziom naszego splendoru wzrósł na znacząco. Niby się odchudzamy, więc przyjmijmy zaproszenie na ucztę. Potwierdzone życie na 5 lat. Premia do zdrowia. Nice. Żegnaj, wasalu. Dziś zbudowano centrum wioski. Upland. Okej. Okay. Tu się buduje świątynia, tu jest miasto, dwa miasta, tam to druga świątynia. Tutaj się miasto buduje, tutaj jest wszystko i tutaj się świątynia powinna budować. A tu może się budować drugie miasto. Wydajmy te pieniądze na coś, skoro i tak nie mamy ich wydać na co. Ktoś się chce wykupić z więzienia, czy co to za propozycja dyplomatyczna? Burmistrzyni chce się wykupić. No, zapłacisz podatek od wykupienia się, możesz wyjść. Ile ona ma w zarządzaniu? 19? Nice. Wolne stanowisko w Radzie. Wilkumowa. Weźcie 5. Ale teraz mogę mieć ile? Chyba 25, tak? Nawet 20, więc powinniśmy przestać rozwijać to tutaj. I zacząć w prowincjach dookoła. 20, 20, 20, 20, 17, 16, 17. Ok, idziesz do Orbeo. Bo w sumie do Gotlandii. Już Gotlandia to tak nam należy do nas, bo należy. Tak długo jak może do nas należeć. Einar II Takson zapoczątkował swoją
linię rodu, z jakiego, nazwał ją Carling przez K i A z dwukropkiem. Nie ci Carlingowie, którzy byli tutaj. Oni jeszcze istnieją w ogóle? Caroling. Jest jeszcze dynastia Carolingów, widzę. Alternatywna lektura. Czy ja chcę się nawrócić na inną wiarę? Raczej nie. O, grody czerwieńskie się uwolniły spod Grodno. Mój krewny Stenar umarł. Był wychowawcą Bartysza. Jesus, okej. Okay. Znajdźmy ci nowego nauczyciela. Kogoś, kto jest dobrym dyplomatą. Nie ma takich. Przed samym jego osiągnięciem pełnoletności jeszcze, żeby było śmiesznie. A córka może być za mąż. Nie są spokrewnieni, żeby było śmiesznie. Z Nowogrodem będziemy mieli sobie. Okej. Nowogród też się rozpadł na Włodzimierz, Włada i Nowogród. Już teraz ten sojusz z Nowogrodem nie jest taki... Dobry. Wasal chciałby wyjść, co? Za 100 złota. Nie. 100 złota to ja zarabiam 2 miesiące. Okej, okay. Gość chce, żebyśmy wybudowali świątynię. Jakąś już gdzieś budujemy, także... Mam nadzieję. Miasto. Cztery lata do następnej świątyni. Mamy 10 lat na wykonanie tej misji. Okej. Szara eminencja, proszę, proszę. Okej. Teraz ty. Odbieramy ci księstwo małopolskie. Zgodziłeś się, pięknie. Ty, synu, dostajesz w takim razie księstwo małopolskie. Jak i Królestwo Polski. Dostajesz też Dolny Śląsk i Wielkopolskę.
Nowy zarządca mi potrzebny, co? O, 23. Ale ty masz 65 lat. I co, zawiążmy z tobą sojusz, zezwolimy ci na małżeństwo, negocjuj sojusz. Znajdź małżonka. Tobie by się jej przydał ktoś, kto ma piękno lub wytrzymałość. Drugi poziom wytrzymałości. Okej, od dzisiaj jesteś niepodległy. Brawo ty. Ciekawe, jak długo przeżyje. Czemu ja mam tą jedną prowincję? Tego nie wiem. Że ja. Nasze cesarstwo. Czterech królów. Okej. Więc zacznijmy pracować nad... Królestwem Brytanii. Ewentualnie Fryzja. Chyba, że teraz zajmiemy się Szkocją. Już Lothian mamy. To nawet naszej kultury jest gościu. Znaczy naszego rodu. Masz z kimś sojusz? Z jakimś hrabią, okej. Nie było tematu. Co powiesz o świętą wojnę, o całe twoje królestwo? He, he, he. Epic music! On ma ile? 5000 wojska? Zaszczycony za służbę. Czyli jeżeli mamy w swojej radzie wasali wpływowych, to dają nam oni więcej podatków i więcej żołnierzy. Nice. A chyba mamy samych wpływowych wasali w radzie. Poza tobą. Co? A, bo to jest ciężka piechota tutaj, dobra. Wydzielmy stąd wszystkich poborowych na początek.
albo inaczej. Zróbmy z tego 5,5-tysięczną armię. I stąd wydzielimy wszystkich poborowych jako armię, która za nimi podąża. W sumie obojętnie co będziemy podbijać, bo to jest wojna o całe królestwo, więc tak było, jak podbijamy ziemię w Szkocji, to będziemy dostawać Warscore. Głos rozsądku. Mój zarządca potrzebuje 15 opinii dodatkowo. On ma jeszcze jakąś wojnę domową, na to wygląda. Bo miał. No bo jego wasal ma wojnę domową. Ma Onagery też? Onagery. My już mamy też Onagery. Borys Rurykowicz nie żyje. Wygasł nasz sojusz. No cóż. Grodno wzywa mnie do wojny przeciwko Grodnie. Czyli masz wojnę domową. Jasne, że ci pomogę. Pomogę ci duchem. Burza za oknem. Chodźmy się z nimi przywitać. Savilei osiąga pełnoletność, okej. Wykwalifikowany taktyk i agresywny atakujący. O, wojskowa kobieta. Uciekasz? Nie uciekaj, nic ci nie zrobię. Bzz! Tylko rozgniotę twoją armię na strzępy. Była sobie armia? Dokładnie. I nie masz pieniędzy na najemników. Pięknie. No, jego sojusznik przypłynął. Potępimy naszego gościa, naszego nadwornego kapłana za przewinienia, cokolwiek przewinił. Chłopi, 3000 chłopów się powinno dać rady rozprawić z tym 500 wojska. Nawet ich rozgromili, żeby było śmiesznie. Moja żona... Cesarzowa Beten rzetelnie zarządza finansami mojego gospodarstwa domowego, a pod koniec tego sezonu mam o wiele więcej złota, niż się spodziewaliśmy. Jak najlepiej je wykorzystać, żono. Zorganizujmy wspaniałe przyjęcie ku uciesze wszystkich. Zainwestujmy pieniądze w okolicy. Upland, czyli nasza stolica, zyskuje plus 10% do rozwoju. Dawaj, zainwestuj pieniądze w okolicy. Możemy zostać przyjacielem wasala. Raczej zbliżyć się do zostania przyjaciółmi. Cokolwiek to znaczy.
zaatakujesz moją armię, pewnie będziesz chciał. Nie. Idziesz naokoło, odbijać tą prowincję pewnie. Skąd ty masz tyle wojska? Święty zakon nająłeś. Aha! Okej. Chodźmy ci przemówić do rozsądku. Ty mnie wzywasz do wojny ze swoimi dwoma wasalami. Naprawdę jestem ci potrzebny w tej wojnie? Z trzema wasalami. Oni mają... Wow, Bartysz. Ledwo przejąłeś władzę, już jesteś chory. Brawo ty. Doczekasz się chociaż następcy? Wyślijmy ci trochę kasy. 400 złota. Najmij jakichś najemników albo coś. Rozgromiliśmy ich i wygraliśmy. Nice! I cała Szkocja jest nasza. I tylko nasza. Rozwiązać te dwie armie. Teraz musimy ponadawać pierdyliard tytułów. I wspomóc... Szkocja... Przepraszam. Królestwo Szkocji nie przestało istnieć. Bo teraz istnieje tutaj. Jeszcze musimy uzurpować jego tytuł. Bo on już nie ma żadnych ziem w Szkocji. Elekcje tanisty, co? Usuńmy te głupie prawo. Dobra. Ulster, żeby było śmiesznie, należy do Szkocji. No dobra, to zaczynamy nadawać ziemię. Ludziom, którzy są nie mojej dynastii, czyli niskiego urodzenia, nie są władcami, są naszej religii, naszej kultury, nie mają roszczeń, powiedzmy, że maksymalnie mają 45 lat, oczywiście mężczyźni. Okej. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem.
9, 10, 11, 12. Albanie będziemy chcieli dać komuś z naszej dynastii. Co jest większe, Albania czy Morej? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sumie tak samo. Czyli te trzy, te dwa duże hrabstwa Albanii i Morej nadamy naszym członkom dynastii. Lothian zresztą też jest, należy do naszej dynastii. Trzy największe księstwa będą rządzone przez naszą dynastię i będą się mogły wymieniać na tam swoimi roszczeniami do szkockiego tronu, jeżeli będą chcieli. Tak długo jak ktoś z naszej dynastii będzie na tronie, to nie widzę problemu. I w sumie zostały tylko te prowincje. Okej, okay, czyli teraz musimy znaleźć kogoś dla odmiany, kto jest w naszej dynastii, ale nie jest władcą. I tak dalej. Jesteś 12-latkiem, co? Dostaniesz te 6 prowincji, jak i tytuł Albanii. Mojego syna nie mogę zrobić, bo jego dzieci będą złej dynastii. Średnio chcemy, żeby ktoś z prowincji, która niby powinna należeć do Polski, władał ziemiami w Szkocji. Jacyś starsi, którzy nie mają roszczeń. Jest jakiś jeden. Okej. Okay.
Wątpię, że w wieku 63 lat ci się uda coś jeszcze osiągnąć. Zwłaszcza, że masz kiepskie zdrowie. Ale w takim wypadku twoja siostra przejmie władzę. Która też nie ma żadnych dzieci. Już nie będzie mieć dzieci. Cóż, z tobą mamy już sojusz, nie wiem jak, ale mamy, więc nadamy ci tytuł króla Szkocji. I teraz... nie mogę mu przyznać niezależności tak długo, jak jesteśmy w trakcie wojny. Okej, czyli teraz musimy pomóc temu gościowi wygrać wojnę. A tutaj poczekać, aż przegrają wojnę. Nie wiem, czy w sumie ty potrzebujesz mojej pomocy i masz następcę, brawo ty, książę Mieszko. Wyzdrowiałeś? Wyzdrowiałeś, brawo ty. Unieważnione? Z jakiegoś powodu? Okej. Okay. Idźcie tu. Wspomóc naszego sojusznika w Grodnie. I po raz kolejny Polska ma wojnę domową, tym razem z tym trochę silniejszym wasalem, okej? Okay. Chodźmy się przywitać w takim razie. Odblokowaliśmy administratora. Dobra. Teraz może skupmy się na dyplomacji. Pójdziemy w Augusta. Tysiącami on sobie powinien poradzić. My idziemy zająć się tym niewiernym wasalem z Wielkopolski. Gońcie jego armię może na początek. Mojej żonie się zmarło. Musimy poślubić w takim razie kogoś, kto będzie mieć dużo zarządzania. Szansa na dzieci? Chwila. Mają być bezpłodne.
Co jest taki szybki? Dobrze, będziemy cię gonić tak długo, aż zdecydujesz się, kurde, z nami walczyć, albo aż cię dogonimy. Brawo. Rozgromiliśmy ich, teraz możemy iść podbić Poznań. Pomożemy Bartyszowi umocnić swoją pozycję na tronie. Mam już drugiego syna, dobrze. Moja córka może wziąć ślub. Moglibyśmy zawrzeć sojusz z Finlandią, tylko że to będzie kaźglostwo. No cóż, teraz już jesteśmy na takim etapie, że niech sobie będą kazirot przez wiązki powoli. Najważniejsze, że główna linia rodziny pozostaje nieskalana kazirotstwem. Ale widzę, że brak zainteresowania dzisiaj streamem. Także my zrobimy sobie tutaj save'a. Ja podziękuję tej osobie, która będzie to oglądać na zapisie streamu. Na razie.